A że to po chamsku było, że Obama podsłuchuje Merkel? A co? Było to elegancko, jak sądzisz? Także słuchaj, wszyscy wiedzą od 20 lat, że każdy, kto ma komórkę, jest po prostu podsłuchiwany. No. No to więc ktoś, kto robi coś może złego, niewłaściwego, to niech się trzęsie, jak ten wieziec z zimna i niech się boi, jeżeli robi coś złego. A jeżeli ty nic złego nie robisz, to czego to szczebiotać tym językiem maherowym? Cicho być i tego. Posłucha, posłucha, popatrz. Podatniczą po prostu marnowanie. Dużo rzeczy jest marnowane. Ja Wiesiowi też dałam telefon, 40 zł. Tam jest karta jedna za 5 zł. Druga karta jest za 5 zł. I tam nawet może na tej karcie coś być. Ale mówię, 40 zł, a on będzie za nas myślał. Wiesz, o, czy to dużo, czy to mało, bo on z banku weźmie, wiesz. No, a to niech się porówna, no tyle kosztuje. To nie jest używana. Ona nie jest używana, ona nie jest używana. To jest normalnie nowa komórka. Za wszystko jest płacone, bo ludzie to myślą, że jak ktoś ma 10 komórek, to 5 to musiały być kradzione, 3 znalezione, a jedna tylko kupiona. Mam wszystkie kupione. Dlaczego? Bo komórki są tanie. Ale nie po 5 zł, tylko po prostu, wiesz, można kupić za 40 zł taniej. Tania firma, 100 zł kosztują normalnie, 200 zł. To byś miał dobrą komórkę. A jak kupisz sobie za złotówkę i na umowę, no to musisz pilnować tej umowy. To, i to kosztuje. To twojej uwagi kosztuje. Bo może być potem stres. No. Jak ktoś potem komuś chodzi w paradę, jak ten Mareczek, ja mówię, jak ci kupiłam ten telefon na umowę, to trzeba pilnować. No. Bardzo gwałtownie wzrasta. To jest to innego. To jest umowa między osobą, między osobą, a trzecia osoba nikt nie zagląda i nie pyta się, czy może, czy nie może, to jest całkiem co innego. Może, może. Zapędy nuklearne Korei Północnej. Może, może, a może i tu i teraz nie może. To są różne rzeczy. To nie ma co zaglądać i komentować. Niech sobie lata ta Jaćka Grabowska i niech ona tam sobie sama zagląda. No. Jednak wciąż relacjach z Koreą Północną. To jest głupie wszystko i nic na to nie chodzi. Chyba wszystko to się rozbije. Szefowie dyplomacji, jak wspomniałeś, Korei Południowej, Japonii, Stanów Zjednoczonych chcą zaostrzenia sankcji wobec Korei Północnej i tutaj słowem kluczem jest zaostrzenie sankcji, bo przypomnijmy, teraz że sankcje już obowiązują. Teraz już nie ma siostro Krysiu, tylko siostro Krysiu Grabowska. Proszę bardzo, wystąpienie. No nie ma nic tutaj do ukrycia i nie ma się kto czego obawiać i bać. No, tego, że się nazywa? Teraz jak na YouTube zaczęli się wygłupiać, no to symbole, nazwy, pseudonimy, no to a oni jeszcze chcą imię i nazwisko, bo może PESEL, pod PESEL chcą się podpiąć. To też była niejako manifestacja a to już jest tego rodzaju ze strony północno-koreańskich władz. Tutaj oczywiście cały czas nasuwa się pytanie, no ale, gdzie się kończą, jakiej skutek przynoszą no ale żeby te sankcje, się zalogować do Facebooka czy do YouTube, to trzeba napisać, ile ma się lat. A przypomnę, były to na przykład między innymi no to więc jak ktoś nie chce, a sobie tylko zmieni rok czy miesiąc czy coś, to nie wiem, czy by nie był uważany przez innych za przestępcę, skoro inaczej podaje, jak się nazywa, inna data urodzenia. A to tylko dlatego, że ludzie nie chcą podawać tych prawdziwych, a muszą. Żeby się zalogować, trzeba dać jakieś dane, nawet fikcyjne. Te sankcje de facto. A potem to będzie weryfikowane, jak to komu nie odpowiada, no to jest ich własność, tak jak Janek Witek mówił, Żydów z Ameryki, własność, czy YouTube, czy Facebook. I teraz Radio Maryja powiedziało, którego by nie chcieliście słuchać, powiedziała słusznie, że nie lubią lewicy w internecie, Żydzi. Dlaczego? No polityczne, Boże. To dziecko z podstawówki może zrozumieć, które jest normalnie w domu, na podwórku żyje Polski. Za co, mówiąc kolokwialnie, Korea Północna dałaby się udobruchać. On nie znajdzie, bo on już wyszedł. Wie się, przybyłowi swojego programu. Ciasny pokój, zauważ, że jego nie ma teraz. Zdecydowała o niekontynuowaniu rozmów w tym formacie, a w tej chwili te sygnały, które do nas docierają, są niezwykle
niezwykle niepokojąca, bo ja przypomnę, że jakby same próby jądrowe oczywiście są dużym powodem do niepokoju, ale te ostatnie świadczą o tym, że Korea Północna mogła już zminiaturyzować ładunek jądrowy, a o to przede wszystkim chodzi, o to, to jest dopiero największym zagrożeniem, jeśli ten zminiaturyzowany ładunek nuklearny mógłby być umieszczany w głowicach rakiet balistycznych. Jedna rzecz, która zmieniła się w tym regionie, to język, i to język Korei Południowej, która zaczęła chyba mówić językiem północy. Ostatnio w agencjach mogliśmy przeczytać, że Koreańczycy z południa twierdzili, że zmiotą Pjongjang z powierzchni ziemi. Czy ta słowna wojna nabiera kolorów? Wydaje mi się, że zdecydowanie tak. Też niedawno było, w ubiegłym tygodniu opublikowano w Korei Południowej badania, ostatnie badania opinii publicznej dotyczące oczywiście bardzo w tej chwili abstrakcyjnych planów dotyczących zjednoczenia w przyszłości Korei Północnej i Południowej. To poparcie dla zjednoczenia, dla idei samej zjednoczenia rośnie, bo poparcie spada, bo rośnie strach i rośnie zagrożenie Koreańczyków z południa, którzy widzą, że to, co się dzieje w komunistycznej Korei, no to jest naprawdę nieprzewidywalny reżim, o ile poprzedni Kim Jong-un, a jego ojciec, no w miarę był przewidywalny, to był też polityk, który podróżował, spotykał się przynajmniej w dwóch stolicach, głównie oczywiście w Pekinie i w Moskwie, i rozmawiał tam, były prowadzone rozmowy, o tyle przypomnę, że Kim Jong-un jeszcze nosa nie wyściubił, mówiąc też kolokwialnie, poza granicę Korei Północnej, czyli też nie ma tego dialogu, nie ma tej rozmowy, tej wymiany informacji, stąd kolejne kroki, kolejne działania, to co w głowie się Kim Jong-una kłębi, naprawdę jest niezwykle trudne do przewidzenia. W tej sytuacji no to jest czynnik, który w niezwykły sposób wpływa na destabilizację sytuacji nie tylko na Półwyspie Koreańskim, ale w całym regionie Azji, bo też jak wspomniałeś o Chinach, Chiny mają trochę jednak inną perspektywę patrzenia na to, co w jaki sposób rozmawiać, czy też w jaki sposób straszyć, w jaki sposób dyscyplinować Koreę Północną od Stanów Zjednoczonych, czy Japonii, czy Korei Południowej. To są państwa też będące na przeciwległych trochę biegunach tego konfliktu na Półwyspie Koreańskim. To tak jeszcze na północy kończą się wspólne manewry chińsko-rosyjskie na Po co używać takich słów? Jakieś przecieki też informacyjne? I też przecieków informacji bardzo mało. Oni widzą, że to jest złe. Oni widzą, że to jest sojuszu złe. Na przykład taka osoba, jak Jadwiga Grabowska, to mówi kuźwa. Dlatego ona mówi kuźwa, bo ona czuje, że jakby powiedziała inaczej, to byłoby coś nie tu i nie teraz. A jak już byłaby bardzo zdenerwowana, to wtedy tak, no bo już, to wtedy to prawie każdy powie. No ale to mówią w poprzedni, jako na dzień poprzedni mówią, używając tych słów. No ale kto Boga temu zabroni, tak można powiedzieć. Dziękuję bardzo. Z Tajpej, z Tajwanu mówił Tomasz Sajewicz, nasz dalekowschodni korespondent. A u nas za chwilę wiadomości w skrócie. Proszę zostać z nami, proszę zostać z Polskim Radiem 24, zwłaszcza, że przypominamy, informujemy o tym, od 1 września jesteśmy na falach ultrakrótkich. 42 nadajniki w całej Polsce. Proszę znaleźć się na mapie, ustawić na skali i być z nami. Autopromocja. Polskie Radio 24. Od rana zalewa nas fala informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze i pytam o nie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 8.35. Piotr Bąk, zapraszam. Autopromocja. A teraz u nas 7.30. Dnia w skrócie. Marek Kraśniewski, zapraszam. Komisja Europejska zakwestionuje podatek handlowy w naszym kraju. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że cała dokumentacja Dyrekcji Generalnej do Spraw Konkurencji jest przygotowana. O szczegółach Beata Płomecka. Teraz to już od przewodniczącego Komisji Europejskiej zależy, kiedy decyzja zostanie ogłoszona, powiedział Polskiemu Radiu jeden z urzędników. Od kilku miesięcy wiadomo było, że Bruksela ma wątpliwości i traktuje podatek jako niedozwoloną pomoc publiczną. Trwała wymiana korespondencji z rządem, a zastrzeżenia dotyczyły zróżnicowania stawek podatkowych i progów i nierównego traktowania firm różniących się wielkością.
Podobne zastrzeżenia Komisja Europejska miała wcześniej w sprawie podatku na Węgrzech. Na razie wyjaśnienia z Warszawy, jak mówi jeden z urzędników, nie były wystarczające. Jeśli Komisja ogłosi negatywną opinię i tym samym rozpocznie oficjalne dochodzenie, zażąda zawieszenia ustawy do czasu jego zakończenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zdecydowanym zwycięzcą wyborów parlamentarnych w Rosji jest partia władzy. Jedna Rosja zdobywa według wyników czerwcowych ponad 54% głosów. Do Dumy Państwowej wejdą jeszcze trzy ugrupowania: Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji i Sprawiedliwa Rosja. O drugie miejsce walczą ze sobą komuniści i liberalni demokraci. Tymczasem lider Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej zgłasza zastrzeżenia do przebiegu głosowania, twierdząc, że doszło do wielu fałszerstw i manipulacji. W Lublinie rozpoczęły się obchody Tygodnia Pamięci o Majdanku. Po mszy w intencji pokoju z udziałem byłych więźniów uczestnicy przeszli pod mauzoleum, aby pomodlić się przy prochach pomordowanych więźniów. Modlitwę poprowadził profesor Kul, ksiądz Edward Wallewander. Pamiętać, robić wszystko, żeby się nie powtórzyło. Nie stawiać Pana Boga poza nawias. Tworzyć rzeczywistość z Bogiem. Niemcy naziści, sowieccy okupanci zanegowali Boga. I dlatego doszło do tragedii. Wyciągajmy wnioski z historii. A dziś uczniowie klas 5 i 6 spotkają się z jedną z byłych więźniarek, Stanisławą Kruszewską. Dziś rozpoczyna się 41. Festiwal Filmowy w Gdyni. Uroczystą galę otwierającą to wydarzenie zaplanowano na godzinę 19 w Teatrze Muzycznym, ale już od rana będą odbywać się pokazy najlepszych polskich filmów z ostatniego roku. Do konkursu głównego zostało zakwalifikowanych 16 obrazów. Podczas festiwalu Platynowe Lwy za całokształt twórczości otrzyma Janusz Majewski, twórca m.in. lekcji martwego języka, CK Dezerterów czy Zaklętych Rewirów. W Gdyni odbędą się też debaty, prezentacje książek o kinie oraz spotkania z twórcami. Festiwal potrwa do 24 września. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 27 minut pozostało do 8. Polskie Radio 24. Sport. Tomasz Kowalczyk, zapraszam. Piłkarze Legii Warszawa przegrali z Zagłębiem Lubin 2-3 i spadli na 14 miejsce w tabeli tuż nad strefą spadkową. Po spotkaniu trener Beżnik Hashi został odsunięty od prowadzenia drużyny. Na pomeczowej konferencji przyznał, że nikt z właścicieli klubu jeszcze z nim nie rozmawiał. Wciąż jestem trenerem Legii. Jeżeli klub zdecyduje inaczej, będzie to jego decyzja. Będziemy o tym rozmawiać w poniedziałek. To będą wewnętrzne rozmowy za zamkniętymi drzwiami. Dziś trening ma poprowadzić dotychczasowy asystent Albańczyka Aleksander Bukowicz. Docelowo Legia szuka jednak nowego trenera. Hashi w Ekstraklasie wygrał zaledwie 2 mecze, 3 zremisował i 4 przegrał. A wczoraj odbyło się jeszcze jedno spotkanie. Lechia Gdańsk wygrała z Lechem Poznań 2-1. W tabeli prowadzi Jagiellonia Białystok, Lechia i Brukbet Nieciecza. Wszystkie drużyny mają po 19 punktów. Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran obronili tytuł rajdowych mistrzów Europy. Polska załoga zapewniła sobie końcowe zwycięstwo podczas rajdu Lipawy na Łotwie. Przedostatniej rundy mistrzostw Kajetanowicz i Baran zajęli tam 4. miejsce. Marzyłem o tym, to był bardzo trudny sezon dla nas. Pracowałem bardzo ciężko każdego dnia. Czasami było trudno, ale to był sen, teraz się spełnia, że każdy członek zespołu zasłużył na ten sukces, bo bardzo ciężko pracował. Podkreślał na mecie Kajetan Kajetanowicz. Żużlowcy Getwell Toruń wygrali ze Stalą Gorzów 49-41 w pierwszym finałowym meczu Ekstraligi. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobyli Chris Holder i Greg Hancock po 11. W zespole gości najlepiej jeździł Bartosz Marzlik, który zgromadził 13 punktów. Rewanżowe spotkanie finałowe odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim w najbliższą niedzielę 25 września. 24 pytania. Rozmowa poranka w Polskim Radiu 24. Piotr Wąż, jego gość. Były premier, były przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Leszek Miller. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na początek pytanie o Unię Europejską i miejsce Polski w tej Unii Europejskiej. Przywódcy unijni wydali taki optymistyczny w tonie dokumentu w zeszłą sobotę, że za kilka miesięcy poznamy nowe rozwiązania, nowe plany naprawy Unii Europejskiej. Pocieszyło to pana? Nie bardzo, dlatego że to oznacza odroczenie koniecznych decyzji i grę na czas, jak rozumiem, do przyszłego roku, do marca, bo ten szczyt ma się odbyć w marcu,
będą trwały kolejne konsultacje, rozmowy, ale one o tyle niczego nowego nie wniosą, dlatego że zasadnicze dylematy, które stają przed Unią Europejską, są znane i domagają się wyboru któregoś z nich. No, najogólniej rzecz biorąc, są dwie koncepcje. Jedna zakłada, żeby zwiększyć wagę instytucji unijnych, czyli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, wyposażyć się w większe kompetencje. Nie ma takiego. Tu jest Warszawa i to nawet ktoś by się obraził jako ten, który broni języka polskiego pięknego, zwyczajów i tradycji. No tak, jaki chłop tu Warszawa? Była koncepcja różniąca się zasadniczo, mianowicie, żeby jeszcze bardziej osłabić. I nie facet, i nie facet. To takie słowa to tylko są w kabarecie, gdzieś w dowcipach i żartach prymitywnych raczej. Tego chce Polska, tego chcą kraje Grupy Wyszehradzkiej, które przemówiły dosyć silnym głosem. Czy to jest Pana zdaniem sukcesy tego, czy to prawo ustawienie formalnego? Że Grupa Wyszehradzka została wysłuchana, nawet doceniona, jeśli chodzi o jej propozycję przez pan Sośniewicz. Chyba nasłuchałeś się od Janka Macieja Witka tutaj już litanii całej. Czyli? Tego, mianowicie z inicjatywy Grupy Wyszehradzkiej. No nic nie da ręką machnąć, on to mówił po prostu na zasadzie odwrotki. Że ty to, a on to, przynajmniej proszę. Czyli to by oznaczało, że odchodzi się od bardzo silnej presji dotychczas trwającej. Wiesław Gomułka nic nie chciał wiedzieć, wypieprzył i nie tłumaczył się. Premier Ewakowacz. To jak i dlaczego? Jednym słowem, państwa mogą w inny sposób pomagać rozwiązywaniu tego problemu, niż tylko przyjmowanie imigrantów na swój teren. To jest krok w dobrym kierunku. Autorefleksja w takim razie po dwóch latach problemu z kryzysem? Wydaje mi się, że tak. Zresztą wie pan, jeżeli słyszeliśmy ze strony niektórych krajów, że potrzebna jest solidarność w tym ważnym celu pomocy dla uchodźców, to trzeba pamiętać, że nie ma solidarności bez dobrowolności. I ten projekt, który wzbudził takie zainteresowanie, jak rozumiem, przeważył na szczycie w Bratysławie, zakłada pełną dobrowolność. W tym aspekcie, rozumiem, chwali pan premier Beatę Szydło. Tak, uważam, że te dotychczasowe wysiłki polskiego rządu, żeby tak to mniej więcej opracować i taką koncepcję przyjąć, że to jest dobre rozwiązanie. A co by pan zrobił jako premier w tej chwili, w 2016 roku, gdyby to Unia Europejska panu panu rządowi kazała podporządkować się pod własne wymogi i standardy prawa, na przykład europejskiego, gdyby to panu Komisja Europejska, Komisja Wenecka, Parlament Europejski nakazał nie krytykuj, a mów od siebie, nie oceniaj, nie może nie oceniać, bo mówi ksiądz, mówi parafia i wszyscy kłamią, zauważ. Nie krytykuj, a krytykują, mów od siebie, a nie mówią od siebie, bo mówią to, co matka, ojciec, to sąsiadka. To więc Jezus powiedział, że jeżeli nie znienawidzisz ojca swego, czy matki nie znienawidzisz tej, nie jesteś mnie godzien. To Jezus wyraźnie dał z Unii, tylko jesteśmy w środku. W związku z tym, w tych wszystkich... No bo przecież matka nie będzie odpowiadała za syna, za krewnych przed Ojcem Bogiem. Każdy człowiek ma swoje sumienie. I tu o to chodzi, ale ludzie nigdy tego nie mogli zrozumieć, bo byli ciemni, linia mysia i średniowieczna, ale i nie chcieli. I cała sterta wszystko była, że ludzie nie mogli pojąć. I dlatego kiedyś, no, świadkowie ich o nie to, że mieli źle, ale im to było w to graj, bo oni wiedzieli, że są prześladowani ze względu na to, że reprezentują Chrystusa, którego zabili. I Jezus powiedział, uczeń nie jest większy nad mistrza, jeżeli mnie prześladowali i was będą prześladować. Że od 2004 roku, od 1 maja obowiązuje nas także dyrektywy unijne. Nawiasem mówiąc, polski Sejm mniej więcej 50-60% ustawodawstwa może podejmować całkowicie dowolnie, a reszta to musi być zawsze badane, czy to jest zgodne z ustawodawstwem Unii Europejskiej. Panie premierze, decyzję o odwołaniu ministra skarbu Dawida Jackiewicza to spadłem jako spadła na niego lawina. Nie jest szczególny komentarz w sprawie zatrudnienia swoich na stanowiskach w spółkach skarbu państwa. Ale ja bym o was chciał program zrobić, ale ja dużo nie mogę.
No, to jest zapewne wynik jakichś wewnętrznych przetasowań rządzącej, czyli w Prawie i Sprawiedliwości. Mój pogląd w sprawach jest taki, że nie można zabronić ludziom danej partii politycznej, czy w jakiś sposób związany z nimi zajmowania ważnych stanowisk, także w spółkach Skarbu Państwa. Chodzi o to, oni nie mogą być karani po prostu, dlatego że należą do jakiejś partii. Chodzi po prostu o to, żeby to byli ludzie kompetentni. A w tym wypadku według Pana informacji to byli ludzie kompetentni, czy jednak doniesienia prasowe przyznaje Pani rację, mówiąc, że to są po prostu swoi nasi? Skoro zapowiadana jest jakaś fala zmian, odejść i tak dalej po odejściu pana ministra, to wygląda na to, że kierownictwo PiS-u samo dochodzi do wniosku, że posłowie nie zawsze decydują o kompetencji. A jeżeli pan mnie zapytał o ten najbardziej znany przypadek pana Misiewicza, no to jest jasne, że to nie jest osoba kompetentna. Ale bardzo zaufana. No bardzo zaufana, więc jest właśnie pytanie, co ma decydować? Czy i taka lojalność, czy też umiejętności i kompetencje? No ja uważam, że dla dobra różnych obszarów życia publicznego w Polsce powinien decydować przede wszystkim kompetencje, a na znajomość rzeczy, kwalifikacji. A duże będą Pana zdaniem roszady w rządzie w październiku, ewentualnie w listopadzie, kiedy będzie rocznica zaprzysiężenia rządu Beaty Szydło? Proszę pana, ja to często powtarzam, pozwoli pan, że jeszcze raz to powiem. No, najważniejsza zmiana w rządzie powinna dotyczyć zmiany premiera. Ale nie dlatego, że pani Szydło jest źle oceniana, tylko po prostu dlatego, że premierem powinien być szef zwycięskiej partii politycznej. Tak jest w dojrzałych demokracjach, tak jest od czasu do czasu w Polsce, ale teraz tak nie jest. I to jest właśnie sytuacja, która prowadzi do różnych niepotrzebnych napięć i konfliktów, dlatego że obok prezydenta, obok premiera jest centrum decyzyjne, no, które nie ponosi żadnej konstytucyjnej odpowiedzialności, więc to nie jest dobre rozwiązanie. Pan Jarosław Kaczyński powinien być szefem rządu. A minister edukacji powinna być dalej minister edukacji. SLD domaga się odwołania Anny Zalewskiej za jej propozycję reformy oświaty. Tymczasem minister robi to, co proponował pan już kilka lat temu, czyli likwiduje gimnazję. No oczywiście, ja jeszcze 3 lata temu, pamiętam, prezentowałem w imieniu SLD taki dekalog edukacyjny i tam wśród wielu punktów była likwidacja gimnazjów. My uważaliśmy w każdym razie, że model 8 lat szkoła podstawowa, 4 lata liceum i szkolnictwo zawodowe to jest optymalne. Każdy człowiek będzie rozliczany osobiście, syn nie poniesie nieprawości ojcowskiej, ani ojciec nie poniesie nieprawości synowskiej. Każdy człowiek będzie za siebie odpowiadał. Działalność moherowa nie ma tutaj żadnego wpływu na takie rozliczanie się duchowe. Jeżeli dziecko ucieka od matki, to widocznie ta matka jest winna, bo jeżeli tego kubusia kogutka, jeżeli ona wrzeszczy krzyczy, no to gdzieś tam popełniała błędy i teraz ona już jego nie upilnuje. SLD ustanowiło w roku 93 ten kompromis aborcyjny, który był wynikiem... A ty myślałeś, jak człowiek rośnie i ma więcej siły, to po co mu się rośnie to wszystko? Po co mu to rośnie? Kilkakrotnie próbowaliśmy liberalizować ustawę antyaborcyjną. Raz nam się praktycznie to udało, dlatego że udało nam się przeprowadzić nowelizację podpisaną przez prezydenta Kwaśniewskiego, ale niestety ówczesny Trybunał Konstytucyjny uznał, że ona nie jest zgodna z konstytucją. Natomiast, a co będzie w Sejmie z tymi projektami dwoma, które są i będą rozpatrywane? Ja sam jestem ciekaw, czy większość parlamentarna zdecyduje odrzucić wpierw któryś z tych projektów w pierwszym czytaniu. No rozumiem, że przede wszystkim chodziłoby o ten projekt Lewicy, czy też obydwa pójdą do komisji sejmowych i tam będzie nad nimi praca. No zobaczymy za parę dni, jak będzie. Ale to ona to panie, inaczej przeżywa, bo Lewicy, która zapowiada, ona jeszcze raz po prostu to jest jej syn. Jesienią ma być, oczywiście tak, wybieram się sam. To będzie na pewno bardzo ciekawe i ważne. Będą pan oskarżać to jest jej syn i ona sobie pozwala. Odchodzą przez pana między innymi. Jak to przeze mnie odszedł? Paulina Piechnewickiewicz mówi, że ma dosyć tej starej twarzy SLD. Takiej no, niereformowalnej, wolnej.
To wie pan, to starych twarzy w SLD jest mnóstwo, setki, więc myślę, że nie o mnie chodziło. Ja zresztą sam desygnowałem panią Paulinę na wiceprzewodniczącą SLD. Więc być może chodziło Włodzimierza Czarza z tego w takim razie. Może. Bardzo dziękuję. Były premier Leszek Nerwo, naszym gościem. Ja rozmawiał z nim Piotr Wąż. Kwadrans, nawet już mniej, do 8. Informacje dnia w skrócie. Boże Krośniewski, zapraszam. Problem należy rozwiązać w miejscu, w którym powstaje. Mówi Polskiemu Radiu minister spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Błaszczak będzie uczestniczył w 71. sesji Gromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Głównym tematem dyskusji będzie problem uchodźców. FBI przesłuchała, ale nie aresztowała nikogo w związku z wczorajszym wybuchem w nowojorskiej dzielnicy Chelsea. Wcześniej miejscowe media podawały, że przesłuchiwanych jest 5 osób. W wyniku wczorajszej eksplozji w nowojorskiej dzielnicy zostało rannych 29 osób. Rodziny bohaterów antykomunistycznego podziemia czekają na rozpoczęcie kolejnego etapu pracy na łączce. Te mogą rozpocząć się już dziś. Zespół profesora Krzysztofa Szwagrzyka ma nadzieję na odnalezienie m.in. szczątków generała Augusta Nila Fildorfa, rotmistrza Witolda Pileckiego oraz pułkownika Łukasza Cieplińskiego. W Łodzi zostanie dziś podpisanych 5 umów o dofinansowaniu ze środków unijnych 4 łódzkich instytucji kultury. W uroczystości weźmie udział wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. W Polskim Radiu 24. Stronniczy przegląd prasy. Tomasz Krzyżak, Rzeczpospolita, naszym studiowym. Dzień dobry, ludzie nie mają zwyczaju czytania, studiowania słowa Bożego. Komisja Europejska strasznie się na Polskę wzięła i chyba bardzo mocno zaszliśmy im ze skórę. Dlaczego tak twierdzą? Daje kartę gwarancyjną, kodeks postępowania, jak ją używać, bo jak nie, podoba się podatek od sprzedaży detalicznej, który od 1 września obowiązuje w Polsce. Po co ten człowiek tu jest, jakie są prawa, co mu wolno, czego nie wolno. A ludzie to wszystko odrzucili, bo poszli samopas, jak świnie i krowy. To nie jest teokracja, to jest awatar teokracji, to jest oszustwo, to jest bezbożnictwo, to nie jest teokracja. Teokracja to jak człowiek ma łączność z Jahwe, no, łączność z Bogiem. No to być może podatkiem zajmie się Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Na drugiej stronie komentuje... Świat dawno zjechał. Ludzie tylko myślą o sobie, o tym, o bogactwach, o pieniądzach, o chwale, o przyjemności. Co byś nie wzięła? Czy uniwersytet taki? No to ktoś, kto chce się uczyć, już dziecko wie, kim chce zostać. Bo tu sąsiad, bo sąsiadka, bo kolega, bo koleżanka. Ale człowiek, dopóki sam zorientuje się, co on naprawdę chce, to potem może to wszystko zmienić. Dlatego Niemcy lepiej zrobili, bo jeżeli ojciec czy matka mają fabrykę, no to niestety dają do zawodówki syna, żeby kontynuował linię, bo jak on zachoruje, umrą, czy co? To jest kontynuacja, a potem może się sobie uczyć, bo dziecko dopiero potem się orientuje, co on naprawdę w życiu chce. Przez misję no marzy, chyba, że tam za ogonem maski chodzi na Madagaskar. To też bardzo matka, ciekawe. Natomiast to chciałem wrócić do tematu piątkowego, bo dzisiaj poniedziałkowe gazety bardzo mocno się o tym rozpisują, a mianowicie o planach reformy edukacji, które przygotowała minister Anna Zalewska. I o ile na łamach Rzeczpospolitej mamy, tak powiedzmy, w sposób wyważony to jakoś skonsumowane, oczywiście zauważamy to, że Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada protesty. Platforma Obywatelska chce odwołania szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. O tyle Gazeta Wyborcza stawia sprawę jasno, mówiąc o reformie edukacji. Mówi po prostu antyreforma. I w tekście głównym prześwietla na swój sposób ekspertów minister Zalewskiej. I tak na przykład pani Regina Pruszyńska, która jest matematykiem, ma odpowiadać za tą kwestię matematyczną. Studiowała retorykę w szkole ojca Tadeusza Rydzyka, współpracowała z Frondą za czasów Tomasza Terlikowskiego, a na przykład profesor Grzegorz Zając z Uniwersytetu Jagiellońskiego należał w 2010 roku do Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, a tematy historii sztuki będzie się zajmować pani profesor, która pracuje aktualnie na UKSW itd. itd. Jeżeli w ten sposób będziemy przyjmowali wyznaczniki dotyczące nowej reformy, no to się okaże, że ekspertami minister Zalewskiej są sami katole, a to nic dobrego nie wróży. Tak
No i muszę powiedzieć, szkoda tak na dobrą sprawę to komentować. Jeżeli chodzi o starych ludzi SLD, o których tuż przed moim wejściem do studia mówił Państwu Leszek Miller, to jeden ze starych ludzi SLD wypowiada się dzisiaj na łamach Rzeczpospolitej, jest rozmowa z Włodzimierzem Cimoszewiczem, który nie odnosi się wprost do SLD, aczkolwiek czerpie z jej przykładów i jej upadku, analizując sytuację, która się aktualnie dzieje w Platformie Obywatelskiej. I otóż Włodzimierz Cimoszewicz, nomen omen swego czasu szef właśnie SLD, mówi, że w przypadku Platformy Obywatelskiej widzi trzy analogie z samounicestwieniem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pierwsza to niezdolność uczciwego i wiarygodnego rozliczenia się z własnymi błędami, jak mówi. Druga to nieumiejętność i niechęć do autentycznej wewnętrznej demokratyzacji. No i trzecia to bojaźliwość i gamoniowatość. Warto ten wywiad, proszę Państwa, przeczytać. Natomiast jeszcze o jednym, o czym było przed momentem w wiadomościach. Słyszeliście Państwo, że Instytut Pamięci Narodowej rozpoczyna pracę na Łączce. O tym też dzisiaj w Rzeczpospolitej profesor Szwagrzyk mówi, że eksperci wejdą na cmentarz powązkowski jeszcze w tym tygodniu. Natomiast odesłałbym Państwa w tej sytuacji do naszego dziennika, ponieważ tam bardzo ciekawy materiał o tym, że rodziny osób pochowanych na Powązkach protestują przeciwko sytuowaniu w sąsiedztwie grobów komunistycznych oficjeli. Żeby rozpocząć te prace, które w tym momencie się zaczynają, na których mówi w Rzeczpospolitej profesor Szwagrzyk, trzeba przenieść ileś grobów. No i właśnie przeciwko tym przenosinom i przeciwko pochówkom dawnych komunistycznych dygnitarzy protestują rodziny, nie chcąc ich grobów obok swoich. Do Gazety Wyborczej wracam jeszcze na chwilę, tym razem do Gazety Stołecznej, ponieważ w Gazecie Stołecznej kolejna odsłona afery reprywatyzacyjnej. Iwona Szpala i Małgorzata Zubik piszą o słynnej, to za dużo powiedziane, ona będzie słynna za moment, kamienicy Bagatela 14, bo jak się okazuje, ten adres połączył znanego kupca roszczeń Marka Mosakowskiego, specjalistę od reprywatyzacji, z mecenasem Robertem Nowaczykiem oraz rodziną urzędnika ratusza, którzy zajmują się zwrotami kamienic. Jak to się stało, że Mosakowski ma wspólną kamienicę z rodziną urzędnika od reprywatyzacji, pyta Gazeta Wyborcza, na co ratusz odpowiada: przypadek, Mosakowski trafił na drugą żonę stryja matki urzędnika i od niej kupił część praw. No rzeczywiście, autentyczny przypadek, proszę Państwa, zupełny. Przechodzili, tak jak w Misiu, pamiętacie Państwo? Przechodziliśmy stragarzami, tak, no, przed sekundą przechodziliśmy tutaj stragarzami. Polska The Times jeszcze, też o prywatyzacji. Także tak, ale ludzie jak na samym początku byli zawsze oszukiwani, że to jest jakaś nadzieja, tak, i dlatego teraz, te święta z tymi grobami jeszcze inaczej wyglądały, gdyby mogło inaczej wyglądać, prawda? Gazeta Jan Śpiewak, szef Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, mówi o aferze reprywatyzacyjnej. Człowiek, mówi co? Mówi tak, człowiek odszedł, owszem, z albański gang. Ale te różne kwiaty, to one nie są za umarły, tylko są dla żywy, żeby im nie było smutno. Polska codziennie, no, a to jest, oni myślą, że jak do grobu coś włożą, to umarłemu. Przecież on umarł, on nie może korzystać z tych produktów, mebli, co faraonom wkładali. Ale ta wiara w życie pozagrobowe diabelska jest tak silna, tutaj też, że po prostu ludzie nie wiadomo, co tam chcieliby temu umarłemu zostać. Niszczą, że będą wycinać las i będą go chronić przed kornikami. Dowiedziałem się dzisiaj z Gazety Polskiej Codziennie, że istnieje coś takiego jak plan urządzania lasu. Powiem szczerze, jako humanista nie miałem bladego pojęcia na ten temat. Natomiast jeszcze sekunda dosłownie o tygodnikach, bo Newsweek dzisiaj o polityce kadrowej rządów PiS, a konkretnie o dwóch osobach. I też wiara w życie pozagrobowe i na tym samym wózku to katolicja do uczynania. Jak twierdzi tygodnik, może załatwić pracę w państwowej spółce, a nawet odwołać wojskowego dowódcę, a ten drugi jest pierwszym kadrowym opolszczyzny. I tu, proszę Państwa, idę do innego tygodnika, do tygodnika w sieci i na stronie 20 katolicka.
żeby obronić swoje głupoty, by w stanie była ciebie... CBA widzi wszystko i ja się boję, po prostu zniszczyć, tak jak tutaj też Janek Maciejwitek nie rozumiał, że jak to nie ma życia pozagrobowego. I zaczął szukać na Marsie, szukać gdzieś, bo człowiek czegoś szuka. Ja mam czyste sumienie, ale naprawdę boję się, że zapukają. To jak było w innym polskim filmie, babcia Wolańska mówiła, stryjeczny był szwagramego drugiego męża. Też tak można. Przechodził z tragarzami. Oczywiście, Tomasz Krzyżak, Rzeczpospolita. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Teraz w Mediamarkt dajemy wycisk wszystkim owocom i warzywom. Na przykład blender kielichowy Zelmer z funkcją gotowania oraz obudową ze stali nierdzewnej za jedyne 269 zł. Mediamarkt.pl. Ciężko mi na żołądku. Czuję się pełny. Mam... gazy? Tak. Przejadł się pan tłustymi potrawami. Polecam Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I Travisto. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w 100-krotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. A teraz makaron Nubella 500 gramów, tylko 2,49 przy zakupie dwóch sztuk. 100-krotka. Zakupy jak spłatka. Wow, ale niskie ceny. W Media Expert markowe smartfony iPhone, Samsung, Huawei już od 279 zł. Dziecko się rodzi, jak źle wychowane, to potem tylko dramat dla matki. Milion? Milion! Uciekasz z domu i koniec. Teraz wprost trwa największa promocja w roku. Milion biletów w super okazyjnych cenach. Już od 169 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lotko. Nie będzie łatwo nigdy. Dlaczego ludzie wybierają studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej? Chcę nawet mogła sobie zakładać wcześniej, że nie będzie łatwo i robić wszystko, ale ludzie psychologii oferta nie mają. Oferta WSB jest bardzo szeroka. Bez trudu znalazłam tu studia podyplomowe, dzięki którym poczułam się pewniej w pracy. Zapisz się na studia podyplomowe. To nie jest upośledzone, bo na tym jest żyta, obyta. Studiuj 600 zł taniej. Wyższa Szkoła Bankowa. Miejsce spotkań. Nic nie więcej pracy, tylko nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Człowiek uczy się. Nawet rodzą się dzieci ze Sundowna. Moim zdaniem. To też jest też tłumaczył, że jest dopust Boży, że rodzice mają dużo korzyści z tego. No, to stąd się bierze świeżość. No ja biorę stąd. Wstąp na ryneczek Lidla, bo już teraz pełne soku granaty, tylko 7,99 za kilogram. 7,99. A pyszne polskie brokuły za 2,29 za sztukę. 2,29. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. No nie myśli, żeby ci zrobić świństwo, żeby zabić, zamordować. Chociaż bym dał na dziecko, jest pełne ufności i radości. I o to chodzi tutaj przy tych sprawach Bożych. Nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie. A faryzeusze, won. Nie wiem, jakie by to uniwersytety nie były, czy warszawskie, czy jagiellońskie. Won, bo to jest oszukane, to jest zakłamane. Partner wydarzenia PKP S.A., patron medialny Telewizja Polska, PKP Intercity. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert laptop Asus 2 w 1, procesor Intel za jedyne 899 zł. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. To była reklama. Polskie Radio 24. Najnowsze informacje z Unii Europejskiej na antenie Polskiego Radia 24. Euroserwis od poniedziałku do piątku o godzinie 8.16. Autopromocja. Oj, dzieci na wycieczkę, Jan. Poniedziałek, ta szkoła coś za dużo, autokar z autokarem, to ona jest normalna, ta szkoła. Prezydent odsłonił pomnik żołnierzy wyklętych w USA. Od października to mogą studenci, Stany Zjednoczone chcą zaostrzenia sankcji wobec Korei Północnej.
Tysiące drzew ocaleją na trasie kolejki WKD z Warszawy. Przecież te dzieci przyjechały z kolonii, przyjechały z wakacji, a oni tu na stacji już do autokaru przejechali. Zapraszam, nie ma godności państwo, które nie... Ale ty nie wiesz, jak tu jest. Tu jest autokar za autokarem. To prawie każda klasa gdzieś co sekunda jeździ. Monument. Czy to nie jest kosztem odbije się jakiejś głupoty? W Pensylwanii, nazwane amerykańską Częstochową, był tam nasz korespondent Marek Wałkuski. Rycerzu niezłomny, kaci wciąż się boją. Żołnierzy Wyklętych wspominano podczas wszystkich spotkań ceremonii związanych z wizytą prezydenta Andrzeja Dudy. Wrócimy do nich w wiadomościach drogowych. RDC już za chwilę. Ruszył skup trzody chlewnej z obszarów zagrożonych występowaniem afrykańskiego pomoru świń. To efekt rządowej specustawy, którą parlament przyjął na początku września. Z północno-wschodniej części kraju, w tym krańców Mazowsza, ma być wykupionych i przerobionych na konserwy około 100 tysięcy świń. Rolnicy za dostarczone do zakładów przetwórczych zwierzęta otrzymają ceny zbliżone do rynkowych, mówi prezes Związku Polskie Mięso Witold Choiński. Jest to jedna, moim zdaniem, z najlepszych ustaw, która mogła trafić. Rozwiązuje dwie sprawy. No. Po pierwsze, zdjęcie nadwyżek produkcyjnych z tych rejonów, o których mówimy. Po drugie, przetworzenie, które absolutnie zabezpiecza produkt przed roznoszeniem się wirusa ASF. Przetworzone mięso ma trafiać docelowo w postaci konserw i pasztetów do instytucji charytatywnych albo wojska. Sukces samorządowców i mieszkańców Brwinowa, Milanówka oraz Podkowy Leśnej. Dzięki ich działaniom ocaleją tysiące drzew na kolejowej trasie z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego. Mieszkańcom udało się wymóc złagodzenie przepisów dotyczących wycinki drzew i krzewów przy torach kolejowych. Pierwotnie miały zostać usunięte wszystkie w promieniu 15 metrów. A to zasadniczo zmieniłoby całe miasto, tłumaczy konserwator do spraw zieleni zabytkowej w Podkowie Leśnej Krystyna Ładyżyńska-Adamowicz. Ludzie byliby mocno pokrzywdzeni tym, że nagle odsłania im się szeroki widok na tory, na teren ich działek wpływa hałas, zapylenie, kurz, upał. Zgodnie z nowymi, wywalczonymi, podkreślmy, przez mieszkańców przepisami, z okolic trasy warszawskiej kolei dojazdowej zostaną usunięte tylko drzewa chore, połamane lub nachylające się na tory. Laureat ubiegłorocznego konkursu Chopinowskiego Dmitrij Szyszkin wystąpił w Warszawie na koncercie z cyklu Chopin Blues. Wydarzenie ma związek z obchodzonym w tym roku 200-leciem Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Polskiego Radia RDC Tadeusz Deszkiewicz wspominał, że Szyszkin przebojem wdarł się do serc melomanów podczas konkursowego występu w stolicy. Rosjanin zyskał też sympatię żeńskiej części publiczności. Kiedy wchodził do filharmonii, to słychać było piski. To samo było na sali koncertowej. Dmitrij Szyszkin jest laureatem 6. nagrody na ostatnim konkursie pianistycznym w 2015 roku, a więc może nosić miano laureata konkursu. Inicjatywa koncertów z muzyką Fryderyka Chopina to hołd dla kompozytora w roku jubileuszu Uniwersytetu Warszawskiego. Piąty i ostatni koncert cyklu odbędzie się 6 listopada. Wówczas w Auditorium Maximum wystąpi Brytyjczyk Benjamin Grosvenor. Rozpoczyna się 41. Festiwal Filmowy w Gdyni. Co prawda uroczystą galę w Teatrze Muzycznym zaplanowano dopiero na 19, ale od samego rana będą odbywać się pokazy najlepszych polskich filmów z ostatniego roku. Materiał Witolda Banacha. W tym roku do konkursu głównego zostało zakwalifikowanych 16 obrazów, które powalczą o Grand Prix Festiwalu, czyli Złote Lwy. Dyrektor artystyczny festiwalu podkreśla, że konkursowe filmy prezentują bardzo wysoki poziom, a część z nich została już doceniona na świecie. Ostatnia rodzina, Triumfator, nagrody aktorskiej dla Andrzeja Seweryna, Lokarno, Plac Zabaw Bartosza Kowalskiego, konkurs główny San Sebastian, Wszystkie nieprzespane noce, Michała Marczaka, Sundance. A dyrektor festiwalu Leszek Kopeć zwraca uwagę, że na 16 konkursowych filmów 7 to debiuty reżyserskie młodych artystów. To są w dużej części naprawdę bardzo ciekawe propozycje. To jest taka bogata paleta dokonań młodego pokolenia. Podczas festiwalu będzie można zobaczyć m.in. najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego Wołyń. Odbędzie się też pokaz specjalny najnowszego filmu Andrzeja Wajdy Powidoki o wybitnym malarzu Władysławie Strzemińskim, a także pokaz filmu Smoleńsk Antoniego Krause. Laureatów festiwalu poznamy w sobotę. Nie
Nie da się ukryć, że od wczoraj obserwujemy znaczne ochłodzenie. Dziś w najcieplejszym momencie dnia termometry będą pokazywać zaledwie 18 stopni. W tej chwili w Płocku 7, w Siedlcach i Warszawie 8, a w Radomiu 9. Dobra informacja jest taka, że do wieczora nie powinno padać. Z powodu tragicznego wypadku na kolei w Rembertowie są utrudnienia na linii Siedlce-Warszawa na odcinku Sulejówek-Miłosna-Rembertów. Kurs SKM-ki linii S2 z lotniska Chopina przez Rembertów i z powrotem z 6.32 został odwołany, kolejny z 7.05 został skrócony do Warszawy Wschodniej. Więcej o tym w wiadomościach lokalnych o 8.30. W Warszawie mamy też pierwsze korki. Ponad 20 minut stoi się na Kolejowej na wjeździe od Łomianek i na Puławskiej na wylocie z Piaseczna. Krótszy postój czeka nas na Jagiellońskiej przy batalionu Platerówek, na Modlińskiej od Dyliżansowej do Produkcyjnej i na Wybrzeżu Helskim od Starzyńskiego aż po Wybrzeże Szczecińskie. Uwaga kierowcy, zablokowana jeszcze Krajowa 8 w rejonie miejscowości Przyjmy między Wyszkowem a Ostrowią Mazowiecką. Czołowo zderzyły się tam dwie ciężarówki, relacjonuje Marzena Laczkowska z ostrowskiej policji. Obydwaj kierujący zostali zabrani do szpitala. Policjanci kierują ruchem na prosty i na poradę. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. W regionie korków prawie nie ma. W Radomiu stoi Łukasika od Wierzbickiej do 1905 roku i Kozienicka od Szlacheckiej do Ronda Popiełuszki, w Płocku od Olińska od Banacha w kierunku Alei Jachowicza, a w Siedlcach do jazdy do ronda z Chłodowskiej Kili. Wiadomości sportowe. Wiesnik Hasi żegna się z Legią Warszawa. Klub poinformował o zwolnieniu szkoleniowca po czwartej ligowej porażce. Tym razem stołeczni przegrali przed własną publicznością z Zagłębiem Lubin 2-3. Albańczyk zostawia klub na 14 miejscu w tabeli Ekstraklasy, ale także w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Dziś trening poprowadzi jego dotychczasowy asystent Aleksander Wukowicz. Legia szuka jednak innego trenera. 39 medali wywalczyli polscy paraolimpijczycy na igrzyskach w Rio de Janeiro. To o 3 więcej niż 4 lata temu w Londynie. Z drugiej strony wtedy biało-czerwoni wywalczyli aż 14 złotych krążków. Teraz było ich 9. Kajetan Kajetanowicz, rajdowym mistrzem Europy, Polak zapewnił sobie obronę tytułu podczas przedostatniej rundy sezonu rajdu Lipawy na Łotwie. Byłem o tym, to był bardzo trudny sezon dla nas. Pracowałem bardzo ciężko każdego dnia. Czasami było trudno, ale to był sen, teraz się spełnia. Myślę, że każdy członek zespołu zasłużył na ten sukces, bo bardzo ciężko pracował. Na Łotwie Kajetanowicz zajął 4. miejsce. 7:08, za chwilę naszym gościem będzie pani Katarzyna Bzowska-But, socjolożka, która od 28 lat mieszka w Londynie. Po godzinie 8:00. Kolejni nasi rodacy pobici na Wyspach Brytyjskich. Pisze dziś o tym między innymi Fakt, bo komuś nie spodobało się, że mówią po polsku. Odwrócić te nastroje miała kampania brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale o niej cicho. No, niedobrze się dzieje na Wyspach Brytyjskich. Nasz gość, urodzona w Warszawie, po zdaniu matury w liceum imienia Reja, studiowała socjologię na UW. W latach 76-80 pracowała w Ośrodku Badania Opinii Publicznej. Od 80 roku mieszka w Londynie. Związana z prasą emigracyjną, za pracę dziennikarską została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez prezydenta RP na uchodźstwie. Pani Katarzyna Bzowska-But, dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję, że przyjęła pani dzisiaj zaproszenie. Dzisiaj jest od 9 do 17. Pani mieszka w Londynie? Tak, w Londynie. Od... No tam, gdzie ty tę krzynolinę masz? W jakiej dzielnicy? To jest dzielnica w południowym Londynie, która się nazywa Tooting. Nie jest to jakaś bardzo znana dzielnica. Bardziej znana z polskiego punktu widzenia jest dzielnica Balham. To jest
bardzo blisko. No to nie obchodzi, czy jesteś w Ministerstwie Zdrowia, czy ty nie jesteś. Jeżeli do niej nie zadzwonisz, to ona ci nie powie, jak dojechać, bo i tak by to zrobiła z łaski. Ale to pewno wynika z tego, że jestem już starszą panią i nie jestem obiektem ataków. Czy jesteś starszą panią, czy nie starszą? Natomiast ona by ci zdaję sobie zrobiła sprawę, z łaski, żebyś powiedział, że jesteś starszą młodzi panią. Ludzie mogą w pewnych dzielnicach i w pewnych okolicznościach. A co to ją obchodzi? Ona obecnie nigdzie nie pojedzie. Tak, są korki w Warszawie, nigdzie nie. Dlaczego? Skąd to się bierze? Nic nie spróbuj. Winię za to brytyjskich polityków. Przynajmniej jest taka moja ocena. Przez ostatnie lata Polak stał się symbolem emigranta. Jeśli się mówiło o tym, że tutaj ktoś zabiera innemu pracę, wykorzystuje system zasiłków, zaraz w podtekście znajdował się Polak. Chociaż było to, jeśli się spojrzało na statystyki, na informacje, było to niesprawiedliwe. Ta kampania antypolska, chociaż ona była nie tylko antypolska, antymigracyjna, nasiliła się w czasie kampanii referendalnej. Chodzi o Brexit. Chodzi mi o Brexit, tak. I po Brexicie pewna część ludzi, których mamy w każdym społeczeństwie, doszła do wniosku, że nastał czas, kiedy pewne rzeczy, które oni przez lata skrywali, można ujawnić, że politycy im na to pozwolili. To oni są pod telefonem i oni powiedzą, jak dojechać. Podczas tej kampanii przed referendum niektórzy politycy mówili wręcz, musimy zahamować emigrację z tych krajów Europy Wschodniej, a jeśli potrzebujemy emigrantów, telefon, to otwórzmy się dla tych, z którymi mamy więcej coś do czynienia. To znaczy z naszych dawnych kolegów. Zobaczymy. Oni mówią po angielsku, oni znają naszą historię, a nie tak jak ci z Europy Wschodniej. Powinnaś mieć plan Warszawy, jak ty tak jeździsz. Prawda, kiedy się otworzy puszkę Pandory z ksenofobią, zaraz się znajdą tak zwane elementy, które to wykorzystują. No tak, jesteś ślepa, no to tylko na cmentarzu. To na cmentarze powinnaś jeździć. No, na cmentarze, bo po prostu wiesz. Jak się ktoś, wiesz, nie ma nuka przechodzić. No niestety, żeby taki, wiesz, inwalida do Bubu jedzie, jest na wózku inwalidzkim, on ma tysiące do pokonania, jest Amerykaninem, tam jest taki jeden, ale on chce jeździć i on po prostu wie, że musi. Są ofiarami, prawda? Ale można powiedzieć, że ci, jedna którzy zostali napadnięci, znaleźli się w nieodpowiednim albo 42 miejscu i w nieodpowiednim czasie. Bo do większości tego typu sytuacji doszło na przykład późną nocą, pod pubem, gdzie ktoś coś wypił. Należy tych sytuacji unikać. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, Polacy w bójkach brali również udział wcześniej, przed Brexitem. To nie jest nic nowego. Ale wymagałoby to od polityków pewnego spojrzenia na siebie. Co oni zrobili, że rozkręcili tego typu spirale niechęci jednych do drugich? To się wiąże też z sytuacją ekonomiczną? Nie, sytuacja ekonomiczna w Wielkiej Brytanii jest bardzo dobra. Oczywiście w chwili obecnej jest taki stan pewnej niepewności. Nie wiadomo, co z Brexitu wyjdzie. Ale przypuszczam, że Wielka Brytania sobie z tym poradzi. Jest krajem zbyt silnym ekonomicznie, żeby coś było, prawda, tutaj było jakieś zagrożenie. A co pani sądzi o tej eskapadzie polskich ministrów do Londynu, którzy ujęli się za rodakami? Proszę pana, wydaje mi się, że to było coś niezupełnie do końca przemyślanego. Takie sprawy należy załatwiać po cichu, spokojnie. A co teraz? Będzie następny Polak pobity, ktoś może przypadkowo zginie, to kto teraz pojedzie? Czy trzeba pojechać do królowej z audiencją, żeby się ona może za Polaków odjęła? Tak samo apelowanie do, żeby Kościół, prawda, anglikański czy Kościół katolicki w Wielkiej Brytanii zajął jakieś stanowisko. Wystarczy spojrzeć na kościoły. Musi to sobie zapisywać, no bo takie nagadanie baranie to z pewnością nie są ci, którzy biorą udział w bójkach. 143 i 514. No, na przykład wspólne patrole brytyjskich i polskich policjantów na ulicach Wielkiej Brytanii. Czyli tak, Saska 44 jesteś. Gdzie jesteś? W oczywiście Polsce. Tego pieszo. Typu działania idziesz, uważam za bardzo stosowne. Zresztą tutaj trzeba by było wejść
w porozumienie z mieszkańcami danych terenów, do których dochodzi do takich pewnych incydentów. Dwie minuty. Potem jest Saska 04, 509, Nowodwory 12. Pięć przystanków. Grupy takie, 509, pięć przystanków Saski 04 jedziesz, na Dworzec Wileński 02. Sąsiedzkich patroli. Dworzec Wileński 02 idzie spieszo, na Dworzec Wileński 04. Masz 527, osiedle Derby 02. Nie ma takiej potrzeby, ale można do tej idei wrócić, żeby nie tylko policjanci. No i na Wileńskim 527 masz na osiedle Derby 02 jechać. Dwa przystanki. Wykupywanie przez Polskę jakichś ogłoszeń, sponsorowanie jakichś filmów. Potem na Młodzieńcu dojeżdża 02. W pozytywnym świetle. Ten pozytywny aspekt na obecności Polaków na wyspach brytyjskich miałoby sens. 600 metrów, 7 minut ci to zajmie. Udział w pewnych programach. Grupa DSF jest ZOO Karoliny 13, Krynoliny 13, Warszawa Polska. Mówić po angielsku i prezentować, jak to wygląda naprawdę. W rzeczywistości. Brać udział w debacie. Brać udział w debacie, bo to planowana trasa służy tylko do planowania podróży, który pamiętaj, nazywa się aby dostosować się do okoliczności roboty drogowe, natężenie ruchu, warunki pogodowe lub inne zdarzenia mogą wpłynąć na zmianę, na jej zmianę. Przestrzegaj wszystkich znaków informacji podanych na trasie. Czyli 46 minut ci to zajmie, jeszcze raz powtarzam. Saskiej 44 o 8.20, znaczy to teraz mamy, to już by było, ale to już za późno, nie dojdziesz. Idziesz pieszo, 140 metrów, 2 minuty, do Saskiej 04, wsiadasz 509, Nowodwory 12, 5 przystanków, jedziesz, wysiadasz na Dworcu Wileńskim 02, idziesz pieszo na Dworcu Wileńskim 04, masz autobus 527, osiedle Derby 02, dwa przystanki, jedziesz, wysiadasz na Młodzieńczej. Polacy, którzy tam wyjechali, 02, angażują się idziesz 600 metrów, 7 minut i dochodzisz do grupy DSF, dbają o to, żeby mieć swoją reprezentację polityczną, żeby uczestniczyć w tym życiu. Jesteś na dobrej linii. Proszę pana, ja mieszkam tyle lat. Bo z ochoty ty skończę, bo jeszcze dalej. A tu jest 509. I na mówieniu się kończy. A dlaczego to się nie udaje? Nie bardzo, to jest bardzo trudno odpowiedzieć. Myślę, że troszkę bierze się to stąd, że po wojnie istniało tam, prawda, jak gdyby polskie państwo w państwie, dzisiaj, który prawda, z prezydentem, rządem i tak dalej. I którzy nie chcieli tam zostać, oni musieli tam zostać, ale to stworzyło tego nie typu wiem, sytuację, to nasza firma Google jeszcze uchwyci 56 minut audycji utrzymywać czyli pisemy kontaktów oficjalnych z tym rządem emigracyjnym, skoro utrzymywał kontakty z rządem adres. PRL-u. Wszelkie próby stworzenia ale na woli cokolwiek jak do tej pory się nie udało. Polacy bardzo też słabo biorą udział w wyborach brytyjskich. Nie interesują się tym. To o to chodzi. Oczywiście, że to jest ważne. Bo to nieważne, jedno to powiedzieć ulicy i nikt daka z naszego okręgu wyborczego do Izby Gmin, no ja na Kazimierza, zamiast tego wyszukać, z punktu widzenia no, powiedzmy sobie małej społeczności, kto zasiądzie w samorządzie. I kto zasiada z polskiej diaspory? W zbiegu ulic Jana Kazimierza i Ordona, lokalizacja konsultant. Jana Kazimierza 45, ulica Wrocławia, Wola, mapa Targeo, adresy, mapa miasta, no ulica Jana Kazimierza. No ale taka rzesza młodych ludzi wyjechała i nikt ulic, nic. Punktów, Jana Wola, mapa Kazimierza. A może Polacy nie wierzą w to, że mają wpływ to już na rzeczywistość? Być może nie wierzą w to. Ten, pomimo tego, wierzą w siebie, w to, co sami zrobią. Ale że razem coś, a że razem coś to było, idealna na przykład, przestrzeń. Co było dla mnie zaskoczeniem, jeden z Polaków, nie czyli pamiętam Woli, teraz nazwiska, Ordona, to nie ma najmniejszego znaczenia, 40, kandydował w wyborach z listy UKIP, czyli Partii Niepodległości Wielkiej proszę Brytanii. Się tam nakierowywać. Która była za Brexitem. Która była za Brexitem, która jest, bo ona dalej istnieje. Jest Jana bardzo antyimigracyjna. On później zmienił barwy, jest dzisiaj w partii konserwatywnej.
I teraz no, ale są tego typu dziwne zjawiska. Oczywiście w Izbie Gmin zasiada paru polityków brytyjskich, którzy mają polskie żony, są polskiego pochodzenia, ale to można policzyć na palcach jednej ręki. Warszawa sztuk pięknych. No i dodajmy jeszcze, że niestety nie zawsze akurat ci, którzy mają te polskie korzenie, są takimi politykami, do których my byśmy się bardzo chcieli przyznawać. Bo są zamieszani w jakieś skandale, sprawy nie bardzo... Akurat mamy pecha, mówiąc szczerze. A gdybyśmy mieli silniejszą reprezentację właśnie w Izbie Gmin na przykład, to sytuacja Polaków tam byłaby inna? Trudno mi jest na to odpowiedzieć. To znaczy, prawdopodobnie byłoby łatwiej pewne rzeczy innym politykom przekazać. Niedawno, już po Brexicie, to znaczy tej decyzji, że Wielka Brytania wyjdzie kiedyś tam, bo kiedy to jeszcze nie wiadomo. Taka ty jesteś głupia, no musisz czekać ile. Na sali plenarnej, ale w Pałacu Westminsterskim debata właśnie, której inicjatorem był Daniel Kawczyński, on jest z partii konserwatywnej, zatytułowana Co Polacy zrobili dla Wielkiej Brytanii. Wzięło w niej udział trochę 20 kilku parlamentarzystów. To bardzo wielu, dlatego, bo jak debata na temat Polski odbyła się w latach 90., to na sali siedziało 6 osób. Na tę debatę przyszła liczna grupa Polaków, którzy byli słuchaczami wraz z ówczesnym ambasadorem Witoldem Sobkowem, który został później odwołany. I tego adres typu, końcowy Jana Kazimierza. Tego typu inicjatywy są znacznie ważniejsze.